Zasada 21. Trzeba pobić konkurencję w liczbie nieudanych prób. Zasada ta dowodzi, że im więcej potknięć masz na swoim koncie, tym większe są Twoje szanse powodzenia. Zainspiruje Cię do mylenia się dużo częściej, niż mylisz się teraz. Thomas J. Watson pozostawał prezesem IBM przez niewiarygodnie długi okres 38 lat. Należał wraz z Henrym Fordem do najznamienitszych amerykańskich przedsiębiorców pierwszej połowy XX wieku, a w rezultacie tego, jak świetnie prowadził IBM, stał się jednym z najbogatszych ludzi swoich czasów. Jego sztandarową zasadę nowatorstwa można by streścić w prostym zdaniu. Jeśli chcesz zwiększyć tempo odnoszenia sukcesów, podwój tempo ponoszenia porażek. Powiedział także... Ilekroć poszliśmy w IBM do przodu, stało się tak dlatego, że ktoś zdecydował się zaryzykować, postawił wszystko na jedną kartę i spróbował czegoś nowego. Kiedy zapytano go, czy zamierza wylać pracownika, który właśnie popełnił błąd, kosztujący firmę 600 tysięcy dolarów, natychmiast odparł. Skądże? Dopiero co wydałem 600 tysięcy na szkolenie go. Dlaczego miałbym chcieć, żeby ktoś inny korzystał z jego doświadczenia? Instynktownie rozumiał, że porażki są okazjami do postępu, a ich brak oznaczałby śmierć dla IBM. Gdy firma znalazła się na szczycie w swojej branży, przestrzegał przed osiadaniem na laurach i w zgodzie z podejściem Kaizen deklarował: "Ile kroć człowiek czy przedsiębiorstwo uznają, że sukces został osiągnięty, kończy się postęp". Jeszcze zanim usłyszałem o Tomasie J. Watsonie i jego niekonwencjonalnym podejściu, od 10 lat mobilizowałem już swoich pracowników do porażek, liczyłem je i zagrzewałem do nich. Wszyscy wiemy, że porażka przynosi informacje zwrotne i możemy się zgodzić, że takie informacje to wiedza, a jak głosi znane porzekadło, wiedza to potęga. Zatem porażka to potęga, dlatego jeśli chcesz zwiększyć tempo odnoszenia sukcesów, zwiększ tempo ponoszenia porażek. Ci, którym nie udaje się systematycznie ponosić porażek, są skazani na wieczne naśladownictwo. Ci natomiast, którzy zaliczają ich więcej niż konkurencja, będą wyznaczać standardy dla innych. Jak zwiększyć swoje konto porażek? Booking.com jest największym i najpopularniejszym portalem hotelowym na świecie, ale tak jak w przypadku każdego lidera biznesu, początki tej firmy wyglądały bardzo skromnie. Gillian Tens, była dyrektorka generalna booking.com, powiedziała: Wiele firm wychodzi od dobrego produktu, który wprowadza na rynki na całym świecie. W Booking było odwrotnie mieliśmy produkt zaledwie elementarny i wychodząc od niego, staraliśmy się odgadnąć, czego by chcieli klienci. Wiele razy nam się to nie udawało. Kilka lat po uruchomieniu firmy pewien informatyk z Booking.com brał w 2004 roku udział w konferencji, na której Ronnie Kochavi z Microsoftu mówił o znaczeniu eksperymentowania i porażek. Informatyk podzielił się tą wiedzą z kolegami w Booking.com, gdzie nieustannie toczyły się długie spory o optymalne posunięcia, najlepsze funkcjonalności do zaimplementowania czy kierunek rozwoju. Dzięki prostym eksperymentom zaczęto sądować preferencje klientów i na podstawie tych spostrzeżeń budowano produkt booking.com, jaki znamy dzisiaj. Tans mówi, właśnie w ten sposób wyrośliśmy, bez żadnego marketingu czy PR, tylko przez stałe testowanie upodobań naszych klientów i eksperymentowanie. Dostrzegając zysk, jaki przyniosły firmie coraz częstsze eksperymenty i nieudane próby, Booking.com opracował i w 2005 roku uruchomił własną platformę eksperymentatorską, która pozwoliła zdecydowanie zintensyfikować przeprowadzanie testów. Wspomina to Adrian Engist, dyrektor wyższego szczebla do spraw rozwoju produktów Booking.com. Przyszłam z niewielkiej firmy, której szefowie wprowadzali istotne zmiany projektowe w produktach co 6 miesięcy. I do czasu, gdy się to wszystko przemieliło, trudno było ocenić, co działa, a co nie. Tutaj zespół był mały, mieścił się na jednym piętrze, i aż serce rosło, gdy się widziało, jak wszyscy podejmują ryzyko, zaliczają wpadki, szybko wprowadzają drobne korekty i eksperymentują, żeby zmierzyć uzyskany efekt. Booking.com posunął się nawet do utworzenia stanowiska dyrektora do spraw eksperymentów, który jasno dawał do zrozumienia, jak ogromne znaczenie ma dla firm to, by dopuszczały więcej nieudanych prób i mierzyły wyniki podejmowanych eksperymentów. Powiedział: Uważamy, że kontrolowane eksperymenty stanowią najskuteczniejszą metodę konstruowania takich produktów, jakich życzą sobie klienci. Dzisiaj Booking.com zatrudnia 20 300 pracowników i notuje przychody rzędu 10 miliardów dolarów rocznie. Strona internetowa jest dostępna w 43 językach i zawiera 28 milionów ofert z każdego zakątka globu. W chwili, gdy to czytasz, firma przeprowadza równolegle tysiąc eksperymentów, opracowanych i analizowanych przez każdy funkcjonujący w niej zespół produktowy czy techniczny. Swoją kulturę dopuszczania do nieudanych prób uznaje za główny powód wyprzedzenia konkurencji. Taką samą filozofię jak najszybszego potykania się, fail fast, wyznaje Amazon. Jeff Bezos, założyciel wartej bilion dolarów Platformy Handlu Elektronicznego, wysłał następującą wiadomość do udziałowców, kiedy okazało się, że firma w najkrótszym czasie w historii osiągnęła sprzedaż na poziomie 100 miliardów dolarów. Obszarem, w którym moim zdaniem szczególnie się wyróżniamy, są nieudane próby. Jesteśmy chyba najbardziej wymarzonym miejscem na świecie do zaliczania wpadek. Mamy w tym przebogate doświadczenie, a wpadka i wynalazek są nierozłącznymi bliźniakami. Aby coś wynaleźć, trzeba eksperymentować. Jeśli wie się z góry, że coś się sprawdzi, to nie ma w tym eksperymentu. Większość dużych organizacji ceni sobie ideę wynalazku, ale nie jest gotowa narażać się na serię nieudanych eksperymentów. Koniecznych, aby do niego dojść. Nieproporcjonalnie wielkie zwroty przychodzą często w wyniku postawienia na coś, co przeczy konwencjonalnej mądrości, z tym, że z reguły konwencjonalna mądrość okazuje się słuszna. Przy 10% szansie stukrotnego zysku, powinno się stawiać na to za każdym razem, ale i tak będziesz zaliczał wpadki 9 razy na 10. Wiadomo, że jeśli w bejsbolu próbuje się przyłożyć pałką w piłeczkę tak, żeby poleciała za parkan, będzie wiele kiksów, ale także zaliczy się kilka home runów. Różnica między sportem a biznesem jest jednak taka, że w bejsbolu mamy do czynienia z wąskim rozkładem potencjalnych rezultatów. Kiedy uderzy się w piłeczkę, to bez względu na to, jak dobrze w nią przyłożyłeś, można przebiec najwyżej cztery bazy. W biznesie co pewien czas dzieje się tak, że można za jednym razem zaliczyć 1000 baz. Ten długi ogon w rozkładzie zwrotów sprawia, że trzeba być odważnym. Wielcy wygrani płacą cenę mnóstwa eksperymentów. W podobnym wywiadzie tę myśl rozwinął Jeff Bezos. Aby być nowatorem, musisz eksperymentować musisz robić więcej eksperymentów w tygodniu, w miesiącu, w roku, w dekadzie tylko tyle i aż tyle. Nie da się niczego wynaleźć bez eksperymentowania. Kiedy sprawdzamy coś nowego, nieprzetestowanego, do tej pory niezbadanego, chcemy zaliczać wpadki. Na tym polega prawdziwy eksperyment, a wpadki przychodzą w najróżniejszej skali. Amazon ma w swojej historii jedno z największych cmentarzy biznesowych porażek, które, jak jestem pewien, stanowi powód do dumy dla Bezosa. Wyszukiwarka a9.com, telefon FirePhone oraz portal obuwniczy endless.com to tylko kilka z olbrzymich projektów, które skończyły się taką klapą, że pewnie w ogóle o nich nie słyszałeś. Kiedy jednak jeden z eksperymentów okazuje się opłacalny, przestawia firmę na zupełnie inne tory biznesowe i pokrywa wszystkie straty pozostałych porażek razem wziętych: Amazon Prime, Amazon Eco, Kindle i przede wszystkim Amazon Web Services. AWS. AWS uruchomiono w ramach eksperymentu niezwiązanego z działalnością e handlową Amazonu, ale w ciągu 20 lat stało się najszybciej rosnącą firmą biznes-to business wszechczasów. To czołowa na świecie platforma oferująca usługi przetwarzania w chmurze, ma oddziały w 24 obszarach geograficznych i chwali się ponad milionem aktywnych użytkowników w 190 krajach, przychodami na poziomie 62 miliardów dolarów i rocznym zyskiem o wartości 18,5 miliarda. W 2022 roku ten eksperyment sprzed 20 lat był największym pojedynczym składnikiem całościowego zysku Amazonu. W 2011 roku firma stworzyła własną platformę eksperymentatorską Weblab, dzięki której przeprowadza teraz ponad 20 tysięcy testów rocznie, aby ustawicznie się modernizować i poprawiać doświadczenia klienta. W liście do udziałowców z 2015 roku Jeff Bezos wyjaśniał, w jaki sposób Amazon decyduje, którym eksperymentom powinno się dać zielone światło. Niektóre decyzje są brzemienne w skutki i nieodwracalne lub niemal nieodwracalne to przejście otwarte tylko w jedną stronę i te decyzje trzeba podejmować metodycznie, rozważnie, powoli, z wielkim namysłem i po konsultacjach. Jeśli przejdziesz przez te drzwi, to nawet gdy nie spodoba ci się to, co zobaczysz po drugiej stronie, nie możesz się cofnąć do stanu wyjściowego. Nazywamy to decyzjami typu pierwszego. Ale większość decyzji jest inna. Podlega modyfikacjom, jest odwracalna, to przejście otwarte w obie strony. Jeśli podejmie się niedostatecznie optymalną decyzję typu drugiego, nie trzeba się zbyt długo męczyć z jej konsekwencjami. Można otworzyć drzwi i przez nie wrócić. Decyzje tego rodzaju mogą i powinny być szybko podejmowane przez mające dobre rozeznanie jednostki czy małe zespoły. Wydaje się, że w miarę rozrastania się organizacji pojawia się tendencja do stosowania wielkokalibrowego procesu decyzyjnego typu pierwszego w przypadku większości spraw, w tym tych typu drugiego. Końcowym rezultatem jest ociężałość, bezmyślne unikanie ryzyka, niedostatecznie intensywne eksperymentowanie i w konsekwencji ograniczona inwencja. Starcie ojca z synem. Przez sześć lat doradzałem czołowej, wartej wiele miliardów dolarów, firmie handlu elektronicznego z branży spożywczej, która miała pod sobą dwie marki. Jedną kierował ojciec, założyciel całej grupy, a druga, znacznie nowsza, została stworzona przez jego syna. Kiedy wybrano moją firmę do pomocy w przeskalowaniu ich marketingu i przyciąganiu nowych klientów, oraz zintensyfikowaniu działań w mediach społecznościowych i innowacji, początkowo spędzałem po cztery dni w tygodniu siedząc z ojcem i synem na sali konferencyjnej zarządu, aby poznać ich marki oraz cele operacyjne i perspektywiczne plany. Potem w każdym tygodniu pojawiałem się w obu siedzibach, podróżowałem z szefami po świecie, byłem zawsze pod ręką, gdy trzeba było doradzić w sprawie kryzysowych oświadczeń dla prasy, tworzenia strategii wykorzystania mediów społecznościowych czy wyboru przedsięwzięć marketingowych. Kiedy lecieli do Paryża na premierę nowego produktu, byłem z nimi w samolocie. Kiedy mieli event w Ameryce, zjawiałem się na nim. Kiedy odbywali ważne spotkanie w Singapurze, jechałem z nimi. Kiedy uruchamiali coś na Bliskim Wschodzie, stałem u ich boku. W ciągu sześciu lat doradzania im i niemalże wrastania w ich rodzinę byłem świadkiem, jak synowska część firmy przekształca się z nikomu nieznanej, małej, niedochodowej marki w uwielbianą, będącą zawsze na czasie i generującą największe obroty w branży. Jednocześnie widziałem, że marka ojca słabnie, kostnieje, wyhamowuje. W końcu marka syna wyprzedziła ojcowską, przynosząc ponad miliard dolarów przychodu. Miałem miejsce w pierwszym rzędzie, z którego dokładnie było widać obie firmy, zapadające w nich decyzje i kierujące nimi filozofię. Z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że najważniejszym powodem, dla którego syn pokonał ojca, była dużo większa częstotliwość podejmowanych przez niego nieudanych prób, dziesięciokrotnie większa. Kiedy moi pracownicy dokonywali jakiegoś odkrycia informatycznego w sferze marketingu, rozwoju czy mediów społecznościowych, informowaliśmy o nim obie marki jednocześnie, tego samego dnia, ale spotykaliśmy się z bardzo odmiennymi reakcjami. Przypominam sobie pewną innowację. Znaleźliśmy sposób dwudziestokrotnie szybszego zwiększania zasięgu oddziaływania w mediach społecznościowych niż zwykle dzięki odkryciu techniki, którą można było zastosować na jednej z platform. Osobiście przedstawiałem ten pomysł synowi i ojcu na dwóch osobnych spotkaniach w 2016 roku. Członkowie zespołu ojca wysłuchali mojej relacji, poprosili o obszerniejszą prezentację, wykrzywili się na zaproponowaną przez nas opłatę i poinformowali, że wszystko to będzie wymagało zatwierdzenia na kilku szczeblach. Dziewięć miesięcy później wciąż prowadzili wewnętrzne narady na temat przedstawionej propozycji. Syn nie posadził mnie od razu naprzeciw zespołu, tylko chciał wysłuchać propozycji w pojedynkę. Jeszcze zanim skończyłem, zawołał do asystentki: Sprowadź tu jak najszybciej wszystkich z marketingu. Kiedy zespół się pojawił, poprosił mnie o powtórzenie tego, co już powiedziałem, a po zakończeniu wyjaśnień spojrzał na swoich ludzi i stwierdził: Zabieramy się do tego od dzisiaj. Obrócił się potem do mnie i dodał: Steven, masz do dyspozycji wszystko, czego potrzebujesz, cała para naprzód od zaraz. Bez kontraktów, bez prawników, bez wieloetapowych zatwierdzeń, bez opóźnień. Zaufanie, szybkość i moc sprawcza. Pomysł ten poskutkował zwiększeniem liczby obserwujących na jednym z kanałów w mediach społecznościowych o 10 milionów osób w ciągu kilku miesięcy. Ostatecznie, skorzystanie z naszej techniki wypromowania strony w mediach społecznościowych kosztowało 95% mniej niż wszystkie strategie stosowane przez firmę w przeszłości. Syn. Instynktownie wiedział, że to jest decyzja typu drugiego taka, która w razie niepowodzenia nie pociąga za sobą nieodwracalnych konsekwencji, jest modyfikowalna, a jednocześnie może zmienić losy marki, jeśli okaże się trafna. Wiedział też, że w przypadku decyzji typu drugiego należy się kierować słowami Jeffa Bezosa. Decyzje tego rodzaju mogą i powinny być szybko podejmowane przez mające dobre rozeznanie jednostki czy małe zespoły. Zdawał sobie sprawę, że tym, co kosztuje najwięcej, nie jest porażka, tylko utrata okazji do rozwoju oraz zmarnowanie czasu, w którym, niezależnie od efektu, można by uzyskać nowe sygnały zwrotne. Gdyby eksperyment nie okazał się udany, kosztowałby firmę jeden dzień i niewielki wkład finansowy, a po 24 godzinach bralibyśmy się już do kolejnego eksperymentu, będąc o jedną porażkę bliżej znalezienia prawidłowego rozwiązania. Do chwili, gdy marka ojca zdecydowała się ostrożnie skorzystać z tego pomysłu, dziesięć miesięcy później ten już nie działał. Luka w platformie, z której korzystaliśmy, została usunięta i zwiększanie oglądalności kanału w mediach społecznościowych znów stało się drogie, skomplikowane i żmudne. Warto dodać, że większość pomysłów, jakie przedstawialiśmy, nie przynosiła tak spektakularnych rezultatów. Eksperymenty z reguły kończyły się fiaskiem bez względu na to, jak dobrze były obmyślone. Szacowałbym, że trzy pomysły na dziesięć okazywały się tragicznymi pomyłkami, trzy na dziesięć lekkimi pomyłkami, trzy na dziesięć były niezłe, a jeden na dziesięć znakomity. Tak znakomity, że zmieniał sytuację firmy i pokrywał wszystkie straty wynikające z pozostałych dziewięciu. Skłaniaj się do tego, co jest prawdopodobne na 51% i podejmuj decyzję. Wiele lat później w Brazylii miałem zaszczyt dzielić scenę z Barackiem Obamą, który wspomniał, że w obliczu trudnych decyzji, na przykład czy autoryzować nieplanowany nocny lot do Pakistanu z misją likwidacji Osamy Bin Ladena, stawiał na prawdopodobieństwo niepewność. Wspominał, że każda podejmowana przez niego decyzja była boleśnie trudna. Jeżeli jakiś problem był łatwo rozwiązywalny albo nawet dość trudny, ale jednak rozwiązywalny, to w ogóle do mnie nie dochodził, bo z definicji rozwiązywał go ktoś inny. Zamiast pytać, czy stanie się X czy Y, jeśli podejmę tę decyzję, pytał, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia X albo Y. I podkreślał, że kluczowe znaczenie miało otaczanie się mądrzejszymi od siebie ludźmi. Kardynalną sprawą jest pewność, że ma się wokół siebie ludzi, którzy więcej od Ciebie wiedzą i potrafią Ci się przeciwstawić. Ponadto rozważał każdą decyzję. Nie tylko pod względem prawdopodobieństwa jej trafności, lecz również wywoływanych przez nią skutków, gdyby okazała się niesłuszna. Przy wielkich decyzjach nie ma się stuprocentowej pewności. Dojdź do 51%, a kiedy tak się stanie, szybko podejmuj decyzję i znajdź spokój ducha w tym, że została podjęta na podstawie posiadanych informacji. Jak nauczyłem się dzięki pracy z wspomnianymi firmami ojca i syna oraz dziesięciu latom doradzania wiodącym światowym markom, a także od Baracka Obamy, tak naprawdę dopiero po fakcie widać, co byłoby najlepszą decyzją. Zbyt długie rozważanie potencjalnych rezultatów i przeciąganie procesu decyzyjnego donikąd nie prowadzą. Kosztem braku decyzji w biznesie jest stracony czas. Przez ten czas można było zdobywać wiedzę dzięki nieudanym próbom, co ostatecznie pomogłoby dojść do celu. Zamiast tego, niektóre firmy zamierają ze strachu i w dążeniu do zapobieżenia wszelkim stratom tracą to, co najcenniejsze i najważniejsze: okazje, wiedzę i czas. Tworzenie filozofii proporażkowej. Niektóre firmy, z którymi współpracowałem, w pełni to rozumiały. Uruchamiały błyskawiczne cykle eksperymentowania, postrzegały zmiany jako szansę, nie bały się mieć na koncie więcej nieudanych prób niż konkurencja i niemal zawsze były o krok naprzód w swojej branży. Część firm, z którymi pracowałem, podzielała tę filozofię i próbowała ją zastosować, lecz to nie wypaliło. Apelowano do załogi o innowacje, wywieszano motywujące hasła w biurze, ale bez skutku. Natomiast niektóre firmy w ogóle w to nie wierzyły. Zwykle nie były one prowadzone przez założycieli, wchodziły w fazę stagnacji lub schyłku, a zmieniający się świat postrzegano w nich jako jedno wielkie zagrożenie. Odkryłem pięć spójnych zasad, którymi z natury kierują się najbardziej nowatorskie firmy i które, moim zdaniem, umożliwiają im wyprzedzanie konkurencji pod względem liczby nieudanych prób. Oto one: Pierwsza: Usuń biurokrację. To szkodnik, mówi prezes Walmartu Doug MacMillan. Jej macki trzeba usuwać jak zmiany rakowe, które tak bardzo przypominają, mówi wiceprezes Berkshire Hadaway Charlie Munger. To choroba, mówi Jamie Dimon, prezes JP Morgan Chase. Wszyscy ci szanowani liderzy biznesu wypowiadają się tak o biurokracji. Zresztą chyba nigdzie słowo to nie ma licznego fan klubu. Krótko mówiąc, przykładami najgorszych biurokracji korporacyjnych są firmy z mnóstwem wewnętrznych regulacji, długimi i bolesnymi procedurami uzyskiwania akceptów oraz kilkoma szczeblami hierarchii dzielącymi doły od góry. Takie systemy odbierają pracownikom inicjatywę, spowalniają firmę, zniechęcają do eksperymentowania, wstrzymują innowacje i duszą kopalnię złota, którą są pomysły pracowników. Takie systemy obciążają podatkiem pomysłowość, zapał i przedsiębiorczość. Jak ujmuje to Lorenz Peter, autor Zasady Pitera, biurokracja broni status quo długo po tym, jak status quo utraciło już swój status. Biurokracja jest często traktowana przez szefów firm jako przykry wymóg działania w skomplikowanym otoczeniu prawnym i międzynarodowym. Ilustracją tego są dane z amerykańskiego rynku pracy. Od 1983 roku liczba kierowników, inspektorów i pracowników administracji zwiększyła się o 100%, a we wszystkich innych zawodach tylko o 40%. W sondażu Harvard Business Review prawie dwie trzecie zatrudnionych stwierdziło, że w ostatnich latach ich organizacje bardziej się zbiurokratyzowały. Jednocześnie wzrost produktywności zatrzymał się na tym samym poziomie. Szczególnie uciążliwa jest biurokracja w dużych firmach, które zaczęły dominować w krajach zachodnich. W Stanach Zjednoczonych ponad jedna trzecia pracowników jest zatrudniona w przedsiębiorstwach liczących ponad 5 tysięcy osób. A pracownicy pierwszej linii są zwykle nadzorowani przez osiem szczebli kierowniczych. Biorąc pod uwagę zawrotne tempo zmian zachodzących w świecie, jak pisałem przy okazji zasady piątej, wszelkie działania, które spowalniają intensywność eksperymentowania w firmie, są na tym etapie historii pocałunkiem śmierci. Mało kto rozumie to lepiej niż Haier Group, chińska firma AGD o rocznej sprzedaży wynoszącej 35 miliardów dolarów. Aby uniknąć toksycznych skutków biurokracji, podzielono tam 75 tysięczną załogę na 4 tysiące mikroorganizacji, z których większość ma tylko od 10 do 15 pracowników. Te małe, autonomiczne zespoły podejmują decyzje z szybkością światła, a w konsekwencji Hire Group zdołała wyprzedzić konkurencję pod względem częstotliwości nieudanych prób, wprowadzać innowacje w tempie dyktowanym przez rynek i zdominować swoją branżę. Steve Jobs, współzałożyciel i prezes Apple, wypowiadając się o biurokracji w firmie, powiedział: Mamy taką strukturę, jak startup. Jesteśmy największym startupem na planecie. Wszyscy spotykamy się raz w tygodniu na trzy godziny, żeby na bieżąco omawiać, co robimy. Praca zespołowa opiera się na zaufaniu, że pozostali wywiążą się z tego, co do nich należy, bez pilnowania ich przez cały czas, tylko na ufaniu, że zrobią swoje. I w tym jesteśmy naprawdę dobrzy. Kluczem do tego, jak widziałem we wszystkich swoich firmach i firmach klientów oraz w analizach różnych przedsiębiorstw, jest tworzenie jak najmniejszych zespołów, które zajmują się poszczególnymi projektami, obdarzanie ich pewną decyzyjnością, zaufaniem i dostępem do zasobów, gdy podejmują decyzje, oraz ukróceniem najróżniejszych autoryzacji, szczególnie gdy zespół ma podjąć decyzję typu drugiego, czyli pociągającą za sobą niewielkie konsekwencje i odwracalną. Zasada druga: wyreguluj system zachęt. W 2020 roku moja firma stanęła przed zadaniem reanimacji upadającej spółki modowej na rynku e-commerce, która znalazła się na progu krachu finansowego. Pandemia COVID-19 skłoniła ją do zamknięcia sklepów stacjonarnych, co spowodowało redukcję zatrudnienia i kosztów. Dramatycznie załamało się morale personelu. W celu wyprowadzenia przedsiębiorstwa z zapaści powołano nową dyrektor. Podczas pierwszej prezentacji przygotowanej dla niej przedstawiłem jej potrzebę zwiększenia w firmie liczby nieudanych prób o rząd wielkości we wszystkich obszarach, w tym marketingu. Spółka wlokła się w ogonie za konkurencją, przepuszczając okazje i trwoniąc zasoby na nieefektywne działania tradycyjne. Po wysłuchaniu tej propozycji, dyrektorka powiedziała, że przedsiębiorstwo zachęca już pracowników do częstszego eksperymentowania. Wspomniała o zasadzie fail faster, myl się szybciej, zawartej w podręczniku firmowym oraz o wyeksponowaniu tego hasła w firmowej kuchni. Po prezentacji odbywałem przez wiele godzin oddzielne sesje z personelem, od kierowników do stażystów. Na spotkaniu z zespołem marketingu zadałem pytanie: Jaki macie powód, żeby się częściej mylić? Zapadła długa, wiele mówiąca cisza, po której przeformułowałem pytanie, jaki macie powód, żeby nie mylić się częściej? Uprzednio zasznurowane usta szefowej marketingu ożyły i zasypała mnie całą serią odpowiedzi. Nie chcę się ośmieszyć, nie dostanę podwyżki, mogę stracić w oczach innych, mogę wylecieć, mam za dużo na głowie, żeby próbować jeszcze nowości. W miarę jak wymieniała kolejne powody, stawało się coraz bardziej jasne, że firmę prześladuje choroba zwana błędnie ustawionymi zachętami. To, czego spółka oczekiwała od swoich pracowników, nie było zgodne z tym, do czego skłaniały zachęty z jej strony. Chciano nowatorów i ryzykantów z duchem przedsiębiorczości, ale w bliższej analizie okazywało się, jak w przypadku większości ociężałych, zamierających firm, że pracownicy stykali się tylko z zachętami do wykonywania swoich obowiązków, ani mniej, ani więcej. Jest też dla mnie porażające, że jakikolwiek szef może uważać, iż śliczne słówka, zgrabne hasła i wartości aspiracyjne zawierane w podręczniku firmowym mają dla kogoś znaczenie. Aby słowa ożyły, muszą iść za nimi fakty, zachęty i przykład. Zachowaniem ludzi nie kierują frazesy, slogany czy myślenie życzeniowe. Jeśli chcesz przewidzieć, jak będzie postępować grupa ludzi w dłuższym czasie, musisz przyjrzeć się dawanym im zachętom, nie instrukcjom. Jednym z zastosowanych przeze mnie rozwiązań w celu reorganizacji systemu zachęt w dziale marketingu było wyróżnianie pracownika czy zespołu, ilekroć udawało mu się skutecznie przeprowadzić eksperyment, niezależnie od jego wyniku. W końcu, tylko przeprowadzenie eksperymentu jest czynnikiem, nad którym mamy kontrolę. To, czy będzie on udany czy nie w warunkach rynkowych, nie podlega już naszej kontroli, dlatego nie na tym powinny się skupiać dawane zachęty. Zasada trzecia: Awansuj i zwalniaj. Poradziłem dyrektorce spółki modowej, aby zidentyfikowała pracowników, którzy wykonywali najwięcej nieudanych prób i awansowała ich jak najwyżej było można w firmie. W przedsiębiorstwach nie funkcjonuje jedna kultura korporacyjna. Każdy przełożony stwarza pod sobą własną mikrokulturę. W mojej pierwszej firmie marketingowej mieliśmy prawie 30 kierowników i wielokrotnie widziałem diametralne różnice satysfakcji, postawy i filozofii jednego zespołu w stosunku do analogicznych w zespole obok, tylko z powodu wpływu przełożonego. Przy 30 menedżerach mieliśmy w efekcie 30 kultur korporacyjnych. Oddziaływanie spływa z góry do dołu. Trzeba, aby osoby na stanowiskach liderskich w firmie były najgorętszymi zwolennikami wyznawanych przez Ciebie wartości kulturowych. Kiedy awansujesz takie osoby albo dajesz im podwyżkę, postaraj się, żeby wszyscy wiedzieli dlaczego tak się dzieje i podkreślaj wyjątkowo dużą u nich częstotliwość nieudanych prób. Jednocześnie ważne jest także, aby usuwać z zespołu ludzi, którzy blokują strumień nowych pomysłów, szybki rytm potknięć i eksperymentowania, zwłaszcza jeśli zajmują stanowiska kierownicze. Jeden zły lider może zrujnować morale, motywację i optymizm znakomitego zespołu uzdolnionych, entuzjastycznych i przedsiębiorczych pracowników. Zasada czwarta poprawnie mierz. Doradzając wspomnianej firmie modowej prowadzącej handel przez internet poprosiłem dyrektorkę o ustanowienie, wyjaśnienie wszystkim pracownikom i ciągłe podkreślanie roli procedury eksperymentowania, której wszyscy powinni przestrzegać i posługiwać się nią do pomiarów oraz komunikowania nowych planowanych pomysłów czy prób. Bardzo często pracownicy nie zgłaszają pomysłów, ponieważ nie wiedzą, w jakim trybie należałoby to zrobić. Wyjaśnienie procedur jest najprostszym sposobem usunięcia psychicznego oporu w firmie. Ponadto poprosiłem dyrektorkę o robienie bilansu częstotliwości nieudanych prób, zespół po zespole, z jasnym celem zwiększenia jej do końca roku o rząd wielkości. W biznesie nie daje się dokonać poprawy niczego, czego się nie mierzy. Rośnie to, na co zwracasz uwagę. Po ustanowieniu wyraźnych KPI z angielskiego Key Performance Indicators, kluczowe mierniki dokonań, i sprecyzowaniu celu oraz ustaleniu, że należy on do obowiązków każdego w firmie, nikt nie mógł już mieć za dużo na głowie, żeby zajmować się eksperymentami, do czego skłania filozofia Kaizen. Eksperymentowanie stało się zasadniczym elementem zadań pracowniczych. Spółka zaczęła wychodzić powoli na prostą. W pierwszym roku po raz pierwszy od siedmiu lat wyszła na zero, a w następnym przyniosła pokaźny zysk. Odkryta w niej kreatywność, innowatorstwo oraz ośmielona załoga sprawiały wrażenie, jakby była to zupełnie nowa firma. Wzrosła stabilność zatrudnienia, zdecydowanie podskoczyły wskaźniki satysfakcji pracowników, a przedsiębiorstwo stało się tak innowacyjne, jak nigdy wcześniej. Zasada piąta. Informuj o potknięciach. Jeżeli chcesz zmaksymalizować zwroty z porażek, zasadniczą sprawą jest powiadamianie o szczegółach każdej nietrafnej hipotezy, eksperymentu i wyniku w całej organizacji. Wiedza ta jest formą kapitału intelektualnego, który może być punktem wyjścia do następnych prób. Otwarcie dzieląc się informacjami o niepowodzeniach, można zapobiec powielaniu nieskutecznych wysiłków, stymulować powstawanie nowych pomysłów oraz pielęgnować kulturę ustawicznego eksperymentowania. Jak powiedział kiedyś Thomas Edison, nieprawda, że mi się nie udało. Po prostu znalazłem 10 tysięcy sposobów, które nie działają. Zasada, trzeba pobić konkurencję w liczbie nieudanych prób. Porażka nie jest niczym złym, a żeby zwiększyć swoje szanse na sukces, trzeba zwiększyć częstotliwość zaliczania nieudanych prób. Ilekroć coś zostaje przetestowane i okazuje się, że nie działa, zyskujemy cenną wiedzę do rozpowszechnienia w całej firmie. Przedsiębiorstwa, które w większym tempie wykonują eksperymenty i szybciej zaliczają w nich wpadki, po czym znowu eksperymentują, niemal zawsze wyprzedzają konkurencję. Nieudana próba równa się informacja zwrotna. Informacja zwrotna równa się wiedza. Wiedza równa się potęga. Porażka daje ci moc. The Diary of a CEO.